No i zobaczcie, tu mamy wiadro z gliną. Może przybliżę. A tam mamy obrobiony komin. A dokładnie łączenie się rury z samym kominem. Mamy zarobione gliną, dzięki czemu nie dochodzi nam do komina lewe powietrze i ciąg pieca się zwiększył. A tutaj zobaczcie, pali nam się drzewko. Proszę bardzo. Tak, palimy piecem trzeciej kategorii na drzewo. Nie jest to piąta kategoria, która jest po prostu pchana ludziom za psichu i za przeproszeniem. Gdzie, jak sobie porównacie schemat pieca czwartej kategorii, piątej kategorii, trzeciej kategorii, to tak naprawdę wszystkie są takie same, choć niewiele się różnią schematem, a głównie chodzi tutaj o pieniądze. Tak, piec piątej kategorii, czy klasy, ma certyfikaty jakieś tam spalania, które tak naprawdę gówno wam pomogą. Bo te certyfikaty były wydawane na podstawie testów laboratoryjnych w kontrolowanych warunkach, a te kontrolowane warunki to wiecie, jak można sobie w tyłek wepchać. No. Chodzi głównie właśnie o to. Znaczy, pięknie się drzewko pali. Mamy tutaj system podnoszenia klapki za pomocą miarkownika ciągu pieca. Mamy nastawiony na 60 stopni i temperatura jest cały czas regulowana i nie przekracza ona 60 stopni, co jest dla mnie bajką. Miarkownik kupiony za około 140 zł. Sprawuje się zarąbiście. Samo ustawienie zajęło mi około 2 dni, dlatego że najpierw musiałem nagrzać piec do 60 stopni, żeby ustawić odpowiednio ramię do tego, żeby jeszcze następnego dnia dobrze dopasować łańcuszek, żeby wszystko chodziło jak z nut. I jest o tyle fajnie, że jeżeli temperatura pieca, wewnątrz pieca spadnie do 50 stopni, to klapka automatycznie już zaczyna się otwierać. I to jest bajka. A ten film dedykuję wszystkim ekoświrom i ekoterrorystom jak Greenpeace, którzy namawiają ludzi na zmianę pieca. Bo ekologia. No właśnie, wiecie, z tą ekologią to jest tak, że no to nie do końca jest takie zajebiste. No. Normalnie Amerika. Chodzi głównie o pieniądze. Weźcie sobie teraz na spokojnie na logikę i porównajcie. Czy taka mała Europa, która jest jak ta paczka zapałek i reszta świata do tej Europy to jest wielkości boiska do koszykówki. Czy taka mała Europa, dajmy na to, nieważne porównanie, dajmy na to, czy jeżeli taka mała Europa będzie eko, a reszta świata będzie truła elektrowniami na węgiel i już nawet nie mówię czym gorszym, czy to będzie miało sens? Bo według mnie to jest debilizm. Po prostu debilizm. Dlaczego my być eko, a reszta świata nie? Dlaczego w Afryce są palone opony, śmieciowiska, jest pchana cała elektronika z zachodu i wschodu świata? No, tym jakoś nikt się nie interesuje. Nawet pani wielka Greta Thunberg, nawet na temat Afryki, jak ją zapytano w jednym wywiadzie, to nawet nie odpowiedziała, tylko po prostu urżnęła temat i zaczęła co innego pierdolić. No to widzicie, o co w tym chodzi. To jest jedna wielka ściema, ta ekologia. A tu sobie bierzemy drewienko, podrzucamy, żeby było fajniej. Wiaderko z ekobroszek. Macie wy sukinsyny klimatyczne. O. To dla was. Oglądajcie. To dla was macie.
jako groszek z drewnem. Macie. Nie wam dupą wylizie. Macie sukinsyny klimatyczne. Ludzi okłamywać, że jest globalne ocieplenie, które jest napędzane efektami naturalnymi. Odwrotność Afryki. Wiecie, co to znaczy? Że nasz klimat w Europie zaczyna już być podobny do tego afrykańskiego. Wiecie dlaczego? Bo kiedyś Afryka była żyznymi terenami jak Europa, a Europa była pustynią. A teraz się trend odwraca. To są zmiany naturalne. Porównajcie sobie, jakie było ocieplenie klimatu w Permie i w innych epokach, jak Trias i tak dalej, czy młodszy Trias i tak, i innych jeszcze młodszych epokach. I zobaczcie, że było nawet średnia temperatura dochodziła nawet do 9 stopni. I nic się nie stało. A oni trują dupę, bo przekroczy 2 stopnie. No to gdzie jest problem? Słuchajcie, ta cała ekologia pojebana nie ma sensu. Już wam mówię dlaczego. Posłuchajcie. Dlatego, że gdyby to miało sens, to nie kazaliby nam termomodernizować swoich budynków, czyli ocieplać styropianem, wymieniać okna na czteroszybowe, bo już dwuszybowe, trzyszybowe to jest już B. Teraz cztero, pięcioszybowe okna ludzie wstawiają. No, co jest faktem. I jeszcze pompy ciepła, bufory ciepła, zbiorniki na ciepłą wodę zakopane gdzieś na terenie, takie inne technologie. A ja już dawno mówiłem o tym, że średnia temperatura na Ziemi zaraz zacznie spadać i cały ten ekodebilizm wyjebie się na ryj. I oni, wiecie, no będą musieli coś pierdolnąć, żeby ludzie ich nie zlinczowali. To więc prawdopodobnie, jak ja to wyjaśnowidziłem, nie jestem jasnowidzem, ale lubię jasno widzieć, ale wyjaśnowidziłem, że powiedzą, no sorry, bardzo, teraz musicie znowu grzać klimat, no bo ziemia oziębił. Albo coś innego wysrają z dupy, jak to powiem brzydko. Ale to jest po prostu walenie w jajo tylko po to, żeby ludzie, jak to stado głupich baranów, uwierzyło w to. Pochodzi tylko o pieniądze. Ropy naftowej na chwilę obecną starczy nam 40-50 lat. A co potem? Wodór? Prąd? To się nie sprawdzi. Wodór? Pokażcie mi stację na wodór. W Polsce jest bardzo mało stacji na wodór. Bo są cholernie drogie. Wiecie, jak ciężko jest przechowywać taki gaz jak wodór, który nawet najmniejszą szczeliną będzie wyciekał. Same zbudowanie zbiornika, który jest odpowiedni do przechowywania wodoru, jest ciężki, bo jest gazem lekkim bardzo. I ciężko go przechowywać. No. O to chodzi. Więc ja powiem szczerze, no ludzie, zanim pomyślicie i zaczniecie wierzyć w tą propagandę klimatyczną, to usiądźcie i zastanówcie się, czy was w jajo ktoś nie zrobił. Bo powiem wam szczerze, każą wam wywalać piece stare na drewno, węgiel, dawać pompę ciepła. Tylko wiecie, pompa ciepła zimą ma sprawność tylko o połowę. Jeżeli wasza pompa ma 100%, no to zimą ma tylko kurwa 50-40. A gdzie jest reszta? W dupie nie ma. Bo nikt wam podpisując umowę nie powiedział, że zimą wilgotność powietrza ma też duże znaczenie. Jak będzie za wysoka, to finy w wymienniku właśnie w tej części pompy ciepła, która jest na zewnątrz, wam pozamarzają i wam spadnie wydajność. A z drugiej strony, jeżeli będzie wilgotność powietrza zimą za niska, to ta pompa nie będzie miała gdzie tej energii oddawać. I co się spowoduje? Spowoduje się to, że jej sprawność spadnie. Tak samo o połowę. No. Pompa ciepła, dzieci moje, jest najbardziej wydajna wczesną wiosną i późną jesienią. Są o tym opracowania naukowe, mówią o tym autorytety naukowe, jest to potwierdzone, a po prostu nieuczciwi sprzedawcy tej technologii wykorzystują waszą niewiedzę, żeby was nabijać w butelkę i brać za to dobre pieniążki.
I ci cali agenci, którzy chodzą często po domach, pukają do waszych drzwi i mówią, jakie to piękne są pompy ciepła, to powinniście z przymrużeniem oczu w to wierzyć. Tak samo jak z tą fotowoltaiką. Zobaczcie, że są firmy, które robią to dokładnie i nic się nie dzieje. Ale jest właśnie, i tu jest klucz, jest wiele firm w Polsce, które robią to na odpierdol, bo liczy się tylko kasa. A że dom się wam potem spalił, a to nie nasza wina, to nie nasza wina, ale jest ubezpieczenie. A jak nie masz ubezpieczenia, to już twój problem. No i o tym właśnie truje. Że dobrze, że UOKiK między innymi się też tym zajął. Ale powinien się też zająć sektorem fotowoltaiki, magazynów energii i tak dalej. I te firmy, które są nieuczciwe, które robią na odpierdol, bo zatrudniają elektryków po gimnazjum, czy elektryków, którzy są patałachami kompletnymi, bo nic w życiu nie umieją robić, tylko pić tanie wino pod sklepem. Tacy ludzie powinni zostać wyjebani z miejsca i kurwa zutylizowani w społeczeństwie. Bo tacy ludzie powinni brać odpowiedzialność za to, że przez ich gówniane połączenie przewodów dom wam spłonął. Dlaczego ci ludzie nie odpowiadają? Ci ludzie często dziwnie znikają. I chuj. No. To mnie dziwi. Po prostu ludzie, to mnie kurwa dziwi, że nikt się za to nie weźmie. Jak na razie o tym ja nagłaśniam, jako niezależny Waldek od pompy ciepła, czy tam panele fotowoltaiczne i PV. I tak naprawdę my o tym mówimy. Ja już nie wspominam o kanale For Energy, gdzie tam gościu pierdoli 5/10, zerowa wiedza i wiedza na poziomie podstawówki jedynie. Albo gość z kanału Działka i ja, gdzie w ogóle dziadek odpierdala takie farmazony na swoim kanale, że ten kanał to w ogóle bym zablokował. Ostatnio mu napisałem taką ripostę na temat pomp ciepła, że do tej pory nie dostałem komentarza, a mój komentarz zniknął, nie został usunięty. On go ukrył na kanale, bo wpięty mu poszło, co mu napisałem. Naprawdę ludzie, nie dajcie się nabrać, bo oni tylko czekają, żeby żerować na naiwniakach. Po to robię ten film, żeby was uprzedzić, żeby uprzedzić waszą psychikę, że coś się dzieje. Ludzie, proszę was, myślcie, bo to kurwa wam życie uratuje dosłownie kiedyś. Naprawdę. I tym pięknym aspektem, jak ten piękny piec, żegnam się z wami.